zacznijmy od burzliwego tygodnia, który zresztą chyba jest zwiastunem naprawdę poważnych konsekwencji i ciężkiego lata dla rządu. I porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się w relacjach z Komisją Europejską, jaki wpływ na bieżącą sytuację i stosunek do Unii będzie miało orzeczenie TSUE dotyczące m.in. ustawy kagańcowej. Specjalnie w tym celu zaprosiliśmy do rozmowy panią profesor Renatą Mieńkowską-Norkienę z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie Doroszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze 1, panie redaktorze 2. Bardzo mi miło. Cieszymy się, że znalazła pani dla nas czas. No to tak, ja się cieszę pani profesor, z zaproszenia. A teraz ja. Pani profesor, chciałem spytać, czy to jest tak, że zarządzę władzy absolutnej, władzy Zjednoczonej Prawicy nad sądownictwem, zapłacimy teraz 550 ponad milionów euro, a w sumie 2,5 miliarda złotych. Czy to jest teza, pod którą by się pani podpisała? Bo po dwóch latach orzeczenie nie jest zaskakujące, jest zbieżne niemal toczka w toczkę albo kropka w kropkę raczej z tym, co wcześniej przewidywano. No i teraz, czy rzeczywiście to może jakkolwiek wpłynąć i zmusić do czegokolwiek PiS, bo będziemy rozmawiali jeszcze o tym, że podejście do wyroków przeszło z TSUE nawet na polskie sądownictwo. Chyba już na dobre, przynajmniej na parę miesięcy. Czy ten wyrok rzeczywiście może do czegokolwiek zmotywować, zmusić polską stronę? Panie redaktorze, jeżeli przez tyle czasu nie udało się polskiej strony do niczego zmotywować, a szły nam wtedy przecież, i to tak dosyć konkretnie, bo ten licznik bił mocno, kary codziennie, najpierw po milionie, potem przez chwilę po pół miliona do momentu orzeczenia. Jakie to orzeczenie jest, to wiemy. To chyba teraz tym bardziej nie zmusi, kiedy licznik już nie bije. Te kary, które zostały nam naliczone, one nam zostaną potrącone, bo oczywistą rzeczą jest, że wyroków przestrzegać się powinno i nawet jeżeli polski rząd ich nie przestrzega, to Europa stosuje się i instytucje europejskie stosują się oczywiście do obowiązującego prawa, a według tego obowiązującego prawa na Polskę zostały nałożone kary, które w sytuacji, kiedy Polska ich nie płaci, po prostu są potrącane. Natomiast to jest tak, że po tym orzeczeniu teraz Polska ma obowiązek je wykonać, co jest oczywiste również. Teraz jeśli Polska tego nie wykona, ponieważ wcześniej to były tylko środki tymczasowe, teraz jest wyrok, jest konkret, jeżeli Polska tego nie wykona, to Komisja Europejska oczywiście znowu może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nakładanie kolejnych kar za niewykonywanie wyroku. Kolejną kwestią jest to, że to nie jest ostatni wyrok w sprawie Polski, to po pierwsze, a po drugie właśnie wczoraj albo przedwczoraj, już nie pamiętam, ale w każdym razie chyba to było wczoraj, bo wczoraj było kolegium komisarzy, tak była środa. Więc spotkali się komisarze i zdecydowali o tym, że wobec Polski zostanie wszczęta procedura naruszeniowa, co oznacza, tylko tym razem w kontekście Lex Tusk, co oznacza, że za chwilę mogą nam pójść nowe kary, ponieważ oczywiście na razie to jest tak, że została wszczęta procedura naruszeniowa, ale Polska ma bardzo krótki czas na to, żeby zmienić, dostosować swoje prawo, czyli krótko mówiąc po prostu odejść od Lex Tusk, albo je w jakiś sposób zmodyfikować, w sposób, który no, odpowiadałby standardom państwa praworządnego i demokracji. No i jeżeli Polska tego nie zrobi, to wtedy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i od razu może wnioskować o zastosowanie przez Trybunał środków tymczasowych. Nie podejrzewam, żeby tam od razu szły jakieś wielkie kary, chociaż mogą być takie nałożone jak najbardziej, ale może być tak, że po prostu zostanie zablokowana możliwość wejścia w życie tego prawa, po prostu. W związku z czym, czyli Lex Tusk, w związku z czym mogą nawet pójść jakby równolegle, może iść jeden środek, czyli właśnie jakby zamrożenie tego prawa, a drugi to mogą być kary finansowe. Mało tego, te kary mogą być bardzo duże i bardzo dotkliwe, dlatego że no, to jest sprawa bardzo poważna i widać, że też przyspieszony, to nie jest żaden szczególny tryb, po prostu bardzo szybkie procedowanie kwestii
akurat tego wniosku do Polski, tej decyzji komisji, że jest naruszenie prawa i wszczęcie procedury naruszeniowej, to pokazuje, że rzeczywiście komisja widzi, że sprawa jest poważna. Ona jest poważna, no bo wiadomo, że mamy za 4 miesiące z hakiem wybory i to nie jest tak, że teraz instytucje Unii Europejskiej mogą sobie pozwolić na to, żeby swobodnie partia rządząca w tej chwili w Polsce decydowała o tym, kto może brać udział w wyborach, na jakich zasadach. To jest autokracja i to taka naprawdę najwyższych lotów, a dokładniej rzecz biorąc najniższych lotów, o tak to ujmę. Więc szczerze mówiąc nie podejrzewam, żeby komisja odpuściła w tej kwestii. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, na którą chciałabym zwrócić uwagę i już kończę ten swój słowotok. Przepraszam za takie profesorskie po prostu naleciałości. Mianowicie, 4 czerwca to był moment, kiedy został wysłany jasny sygnał do instytucji europejskich, że Polska na całe szczęście nie jest Węgrami. W związku z czym jest jeszcze dla nas szansa. I dlatego teraz absolutnie wszystkie ręce na pokład, także w instytucjach europejskich, żeby no, to, co robi PiS jednak, mimo wszystko ukrócić. Ale jest jeden problem z tym związany, taki mianowicie, że komisja musi bardzo uważać i nie tylko, instytucje europejskie muszą bardzo uważać, żeby no, nie zniechęcić tej części polskiego społeczeństwa, która i tak jest dosyć eurosceptyczna albo jest tak euroentuzjastyczna, ale mocno powierzchownie. Inaczej. Do tego, żeby, tak, inaczej, żeby nie zechciała się odwrócić od Unii Europejskiej zupełnie, a to jest niestety też taka część społeczeństwa, która jest dosyć podatna na, no uczciwie mówiąc, po prostu propagandę partii rządzącej, która niewątpliwie w tej chwili, mając świadomość tego, że może utracić władzę, będzie grała bardzo ostro, oczywiście na granicy legalności albo w ogóle nielegalnie, bo to widać już po dotychczasowych krokach. Lex Tusk jest po prostu nielegalny w każdy możliwy sposób i pod względem proceduralnym, i pod względem tego, co zawiera. Więc tutaj no, te działania instytucji europejskich będą na pewno bardzo wyważone, ale będą i będą też szybkie, bo czasu jest mało. Pani profesor, czy my przy okazji Lex Tusk nie wchodzimy na pewien nowy poziom? Bo mowa jest o tym, że będzie to postępowanie oparte na artykule 2, który i owszem był w poprzednich postępowaniach jako pomocniczy, a w tej chwili ma być podstawowym. I ja nie jestem pewien swojego researchu, ale z tego, co się zorientowałem, takie postępowanie na bazie artykułu 2, to jest ten artykuł konstytutywny dla wartości, mówiąc skrótem myślowym, komisja prowadziła tylko raz w stosunku do Węgier, w momencie, kiedy tam przyjęto ustawy dyskryminujące, takie homofobiczne, transfobiczne, no takie powiedziałbym z ducha chyba irańskie. Zresztą Viktor Orban wycofał się z tego bardzo szybko. Natomiast to jest wejście na nowy poziom, bo jak do tej pory te spory oparte czy na samej kwestii praworządności, czy na kwestiach środowiskowych, które mieliśmy, no jednak nie odwoływały się do tego, co jest istotą wartości tej wspólnoty państw. No to jest wyraźny sygnał po tym użyciu pomocniczym, jeżeli będzie to użyte jako argument podstawowy, że Komisja Europejska bez względu na wynik tego postępowania uznaje Polskę i jej dzisiejsze władze za kraj mentalnie pozaeuropejski. Tak bym to rozumiał. To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, naprawdę, dlatego że akurat podnosi pan kwestię, która jest chyba najwrażliwszym obszarem funkcjonowania europejskiego prawa. Bo jedną kwestią są oczywiście, powiedzmy, działania o charakterze politycznym. Natomiast drugą kwestią jest cały ten system prawa i cała ta podstawa prawna funkcjonowania Unii Europejskiej. I ma pan absolutną rację, że artykuł 2 jak dotychczas był co do zasady pomocniczy w tych kwestiach najtrudniejszych. No bo mówiło się o systemie sądownictwa, tak? No to wychodził artykuł 19 punkt 1, że tutaj są wszystkie sądy, są sądami de facto Unii Europejskiej. Tak pomocniczo były stosowane także odniesienia do tych wartości z artykułu 2, czasami z artykułu 3 i dalej. Ale tym razem rzeczywiście to jest bardzo istotne i rzeczywiście tylko raz miało to miejsce na Węgrzech i Orban się z tego wycofał. Ja powiem panu, co to oznacza oprócz tego, że rzeczywiście Unia Europejska
zaczyna wchodzić na nowy poziom rozumienia, czym właściwie jest. Bo jak dotychczas nawet same instytucje europejskie unikały wchodzenia w taki obszar dyskusji z państwami członkowskimi, który mógłby się właśnie skończyć takim przerzucaniem się wartościami. Ale zrozumiano w instytucjach europejskich, że nawet jeżeli Unia Europejska, instytucje Unii Europejskiej odnoszą się do bardzo konkretnych przepisów, do bardzo konkretnych regulacji prawnych, to państwa członkowskie rzucają argumenty w stylu albo suwerenność, którą przecież my rozumiemy doskonale na podstawie nawet naszej konstytucji, że suwerennością może być po prostu przekazanie na trochę inny poziom kwestii naszego bezpieczeństwa, naszej ochrony, to znaczy podpisujemy umowy międzynarodowe, które są dla nas korzystne, bo podpisujemy je z własnej woli, w związku z czym siłą rzeczy przenosimy tę suwerenność na inny poziom, ale to nam tak naprawdę dodaje bezpieczeństwa, dodaje poczucia, że jesteśmy suwerenni i poczucia, że jesteśmy bezpieczni. Więc to zakłada polska konstytucja i dlatego w ogóle te argumenty suwerennościowe są trochę nietrafione, a często je podnoszą w szczególności populistyczne partie polityczne. Natomiast kiedy się słyszy taki argument, albo nasza suwerenność, albo my robimy co chcemy, no to Unia Europejska, instytucje europejskie zaczynają się czuć po prostu bezsilne, bo one wychodzą z bardzo, bardzo konkretnymi regulacjami, które wynikają wprost z traktatów i nagle dostają taki argument, albo tu jakaś suwerenność, tak, albo my zrobimy co chcemy, bo tu nasza niezależność. No dobrze, w takim razie instytucje europejskie wracają do korzeni. Dobrze, skoro wy rzucacie takie hasła o charakterze, powiedzmy, wartości, które jeszcze mało tego, te władze autokratyczne albo takie, które dążą do zdedemokratyzowania swoich krajów i umocnienia swojej władzy, często ze znamionami władzy autorytarnej oczywiście, kiedy one interpretują w dowolny absolutnie sposób zasadę praworządności, w dowolny absolutnie sposób kwestie solidarności, lojalnej współpracy i tak dalej, to Unia Europejska przechodzi na poziom dodefiniowania tych wartości i to na pewno zostanie zrobione zarówno w tym ostatecznym pozwie do Trybunału, jeżeli rzeczywiście Komisja taki pozew skieruje, i następnie na pewno w orzeczeniu Trybunału, co też da nam pewną jasność dotyczącą tego, jak interpretować te wartości właśnie z artykułu 2, z artykułu 3 i tak dalej. I to też przeniesie integrację europejską na trochę wyższy poziom, to znaczy zabierze broń tym wszystkim populistom i tym wszystkim antyeuropejskim siłom w państwach członkowskich, co jest tym mniej zrozumiałe, że przecież mówimy o Polsce czy o Węgrzech, to są kraje, w których jest ogromne poparcie społeczne dla integracji europejskiej, więc jest to niewątpliwie robione też wbrew społeczeństwom, a zatem absolutnie nie w warunkach demokratycznych i nie w sposób demokratyczny, więc na pewno doprecyzuje to te europejskie wartości i wtedy będzie tym partiom, będzie tym siłom, powiedzmy, dedemokratyzującym, znacznie trudniej wykorzystywać takie argumenty, które bazują na bardzo pojemnych, na przykład definicjach, nie wiem, kwestii kwestii suwerenności, czy kwestii, nie wiem, no, robimy co chcemy, tak? My sami określamy system sądownictwa. No, nie tyle sami, co macie bazować na wartościach europejskich, tak? Do których przestrzegania się zobowiązaliście. Ja będę z uporem maniaka przypominać, że do tego się zobowiązało państwo polskie, podpisując traktat z Lizbony, rękami Lecha Kaczyńskiego, więc też nie zapominajmy, że to nie jest tak, że podpisały to jakieś obce siły, tak motywowane przez, nie wiem, Rosjan. A jeżeli już ktoś tak będzie twierdził, to może pokażmy, co to były za siły. Pani profesor, może podpisał, może nie podpisał, kamienie milowe podpisywał premier Morawiecki, może podpisał, może nie podpisał. Tutaj mamy dowolność interpretacji w zależności od tego, kto się wypowiada, ale jak pani mówi o tych sytuacjach, tych siłach antyeuropejskich, populistycznych, to tak ładnie brzmi. Ja chciałbym tutaj skomentować pani słowa, a potem poprosić o komentarz cytatem z człowieka, który kiedyś pisał o sobie, że jest ostatnim Europejczykiem w polskim rządzie, pisał tak w SMS-ach. No tutaj akurat będzie mówił o wyroku w sprawie Turowa, ale myślę, że ta zasada jest ogólna. Obiecujemy tutaj z Turowa, Bogatyni, z tego worka turoszowskiego, że nie pozwolimy naruszać interesów polskich rodzin, polskich pracowników, polskich przedsiębiorców.
bo po to jesteśmy właśnie rządem polskim, żeby pilnować tych interesów. No więc powiedzmy sobie uczciwie, jak jest rząd polski i jest jakiś wyrok, w tym przypadku no, chodzi o wyrok polskiego sądu, tak. Ale jak chodzi o sądy europejskie, to tym bardziej, no to suwerennościowo nie będziemy uznawać takich wyroków, które nam się nie podobają. Tak, panie redaktorze, ja chciałabym zwrócić uwagę na to, co powiedział premier i jakich słów użył, tak? Interes. Będziemy bronić interesów polskich rodzin, polskich, i tam się chyba wszystko by mogło zmieścić w ten interes, ale szczerze mówiąc, to proszę popatrzeć, premier polskiego rządu, który jest władzą wykonawczą, który powinien być kontrolowany i zależny od władzy ustawodawczej. Tymczasem my właśnie skończyliśmy duży projekt badawczy, który dotyczył tego, jak w Polsce parlament tak naprawdę przyklepuje to, co rodzi się w gabinetach Ziobry, Czarnka, no oczywiście premiera Morawieckiego też, zamiast być rzeczywistym parlamentem, w którym następuje jakaś dyskusja, debata i broni się rzeczywiście różnych grup w społeczeństwie. Tutaj to jest akurat wtórne, w zasadzie to tylko stawia się pieczątkę pod tym, co wymyślają w swoich gabinetach ministrowie. Więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to pan premier nie tylko powinien być zależny od parlamentu, ale w ogóle powinien uwzględniać także trzecią władzę w Polsce, którą jest sądownictwo. Co więcej, po 7 z hakiem latach reformy sądownictwa tego rządu, teraz pan premier wychodzi i mówi, że on nie będzie przestrzegał orzeczenia sądu polskiego w Polsce suwerennej, którą przecież przez 7 lat tak bardzo z rąk, nie wiem czy ich, nieważne, ale według retoryki odbijało Prawo i Sprawiedliwość i oczywiście przystawki koalicyjne, no to ja teraz pytam, to co się stało przez te 7 lat z hakiem? Albo pan premier był bezwolnym narzędziem w rękach ministra Ziobry, no to powinien to przyznać, powiedzieć, no strasznie mi przykro, tak, nie dałem rady, minister Ziobro jest silniejszy, albo powinien przyznać, że sam zawalił, no bo jako premier rządu przecież ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w poszczególnych ministerstwach, za cały ustrój państwa, częścią tego ustroju konstytucyjną są oczywiście sądy, albo powinien przyznać, że no jest to po prostu jakaś taka dziwna wolta, że on sobie wymyślił, że nie będzie szanował wyroku polskiego sądu, tak? I wykorzysta argument jakiegoś interesu i to interesu, który jak rozumiem określa partia rządząca, no bo kto ma określić ten interes? Jaki to jest interes? Przepraszam, ale moim interesem nie jest to, żeby nie przestrzegać tego orzeczenia. Ja jestem obywatelką Polski, i w związku z tym no, mojego interesu pan premier nie broni. Mam rodzinę, więc mojej rodziny też pan premier nie broni. Więc no, trochę nie wiem, jakby kogo pan premier będzie bronił. Ale jeżeli chodzi o osoby czy o ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób związani z Turowem, to pragnę przypomnieć tylko, że po pierwsze, były już wcześniej, zanim w ogóle kwestia Turowa się rozpoczęła, była możliwość dyskutowania z Czechami na ten temat, której polski rząd nie wykorzystał. Potem, kiedy było już orzeczenie TSUE przecież, była możliwość rozwiązania konfliktu, w której polski rząd się ewidentnie ociągał, chyba próbował to wykorzystać na korzyść jakichś tam swoich interesów politycznych tutaj wewnątrz kraju, ale trudno to zrozumieć, dlatego że było wiadomo, czym to się skończy, między innymi karami nałożonymi przez TSUE. No i kolejna kwestia, to już po tym, jak ten konflikt został rozwiązany, można było spokojnie zapobiec po prostu katastrofie ekologicznej i nie tylko. Więc ja nie rozumiem, co ten rząd przez tyle czasu robił, ale sprawa się ciągnie od kilku lat. Więc naprawdę można było tej sytuacji zarządzić. Czasami w pewnych kwestiach ten rząd potrafi przez 2 godziny i 20 minut przeprocedować ustawę, która nagle zmienia połowę ustroju Rzeczypospolitej, a tutaj chodzi o kwestię jednej kopalni i jednego regionu w Polsce i do tego jeszcze bardzo istotnych negocjacji z Czechami, które były prowadzone. Duży udział instytucji europejskich, które naprawdę robiły wszystko, żeby wspomóc w rozwiązaniu tego konfliktu obie strony. I nagle się okazuje, że nic się nie zadziało. I polski sąd wydał orzeczenie i teraz pan premier wychodzi i mówi, a ja tego nie będę szanował. Mam gdzieś to, że zostało wydane orzeczenie. Przepraszam za ten kolokwializm i za trochę moje wzburzenie, ale to niestety tak jest, że w Polsce trójpodział władzy już po prostu w takiej sytuacji absolutnie nie obowiązuje. I to złamał go właśnie pan premier tymi swoimi wypowiedziami.
ziemi. No wcześniej my wiemy, że też łamaniem konstytucji i wielokrotnie uchwalaniem ustaw i podpisywaniem ustaw przez rozmaite instytucje sygnowane przez tę partię rządzącą w tej chwili, czyli PiS, trójpodział władzy był kwestionowany na poziomie nie tylko takim retorycznym czy wypowiedzi polityków, ale także na poziomie po prostu ustawodawczym, więc szczerze mówiąc to jest to odejście od demokracji, odejście od trójpodziału i żeby była jasność, nasi widzowie powinni rozumieć, że to nie jest jakaś abstrakcja, że bronienie Trybunału Konstytucyjnego czy bronienie na przykład zasady trójpodziału władzy to jest jakiś tam abstrakt i w sumie komu to przeszkadza, tak, że ktoś tam powie, nie szanuje wyroku sądu, mamy wolność, demokrację, swobodę wypowiedzi, tak? Więc ja Państwu pragnę przypomnieć tylko, że dokładnie tak, najpierw podporządkowaniem Trybunału Konstytucyjnego, potem podporządkowaniem sądów, zawłaszczeniem telewizji publicznej, potem majstrowaniem przy prawie wyborczym, no i właśnie takimi woltami polityków, którzy nie będą uznawali wyników wyborów, czy wyników na przykład orzeczenia sądów, czy nie będą uznawali, nie wiem czego tam jeszcze, na przykład prawa na przykład demokratycznej opozycji do tego, żeby, nie wiem, zabierać głos na przykład w parlamencie, albo że będą robili reasumpcję głosowań i tak dalej. Ja Państwu powiem, tak było w Rosji 20 parę lat temu, tak było w Turcji. Turcja jest właściwie stracona, chyba Erdoğan będzie już dożywotnio, bo nie wiem, trudno stwierdzić, jak mogłoby być inaczej, skoro dokonał takiej destrukcji państwa i teraz. I jeszcze mało tego, przy takim wrażeniu, że skoro większe miasta na przykład są w rękach opozycji, to proszę bardzo, jest wielka demokracja. No tak, tylko właśnie na tym to polega, tak, że mimo iż społeczeństwo próbuje za wszelką cenę wrócić do demokracji, to Erdoğan, czy wcześniej Putin, robili absolutnie wszystko, żeby to uniemożliwić całemu społeczeństwu, bo to nie jest tylko tak, że to jest kwestia większych miast, ale całemu społeczeństwu, tylko tyle, że najczęściej jest niestety tak, że w tych środowiskach, powiedzmy, to teraz mówię o Turcji akurat, nie wielkomiejskich, tam jest znacznie większa zależność klanowa, większa zależność od ludzi Erdoğana po prostu. Wspomniałam o Orbanie, dlatego że w tej chwili na Węgrzech niestety sytuacja wygląda w dużej mierze podobnie, że struktura społeczeństwa jest taka, że Orban niestety, ale może pośrednio lub bezpośrednio wpływać na 52% społeczeństwa na pewno, bo to jest strefa budżetowa, sfera budżetowa, a jeszcze tak naprawdę na mnóstwo biznesów, mnóstwo rozmaitych firm i tak dalej. Więc w Polsce, jeżeli premier polskiego rządu wychodzi i mówi, że nie będzie przestrzegał orzeczeń sądu, i to sądu polskiego, sądu europejskiego, suwerennego, tak, nie interesuje, tak, no właśnie, no to znaczy, że właściwie pieczętuje to, co my już znamy z innych krajów, takich jak właśnie Rosja, takich jak Turcja, teraz Węgry. I ja pragnę tylko przypomnieć, czym to się kończy, żeby nasi widzowie naprawdę mieli świadomość powagi sytuacji. To nie jest tak, że teraz ja nie pójdę, zagłosuję, albo że ja myślę, to jak mówię o suwerenności, to może dobrze mówi. To tak nie działa. To jest tak, że zarówno Putin, jak i Erdoğan, jak i Orban, to są ludzie, którzy swoje kraje sprowadzili do właściwie jakby obszaru wykonywania własnej woli, a ta wola bardzo często to jest wola, która ma charakter bardzo agresywny albo która w zasadzie wpływa na bezpieczeństwo obywateli w sposób bezpośredni, bo pamiętajmy, że zarówno Erdoğan naraża swoich obywateli na niebezpieczeństwo, na przykład walką z Kurdami, na przykład angażowaniem się w rozmaite konflikty, mimo iż Turcja jest w NATO na całe szczęście. Gdyby nie to, to ja podejrzewam, że tam by się działo znacznie gorzej. Orban tak samo nie wspiera przecież Unii Europejskiej i bardzo często partykularnie, absolutnie stosuje rozmaite zagrywki, żeby na przykład blokować sankcje na Rosję albo nie wspomagać Ukrainy. O Putinie oczywiście nie będę się wypowiadała, bo to jest oczywista oczywistość, więc to się naprawdę kończy w ten sposób i obywatele już nie mają wiele do powiedzenia, więc to się zaczyna drobnymi kroczkami, ale niestety demokracja umiera w ciszy. Więc ja bym naprawdę zachęcała wszystkich Państwa, którzy nas tutaj oglądają, do tego, żeby naprawdę mówili o tym, jak to się docelowo, czy to kwestia zawłaszczenia Trybunału Konstytucyjnego, czy takich właśnie wypowiedzi jak ta pana premiera, jak to się może skończyć. Bo to niestety, ale jak dotychczas w większości przypadków, nawet chyba we wszystkich przypadkach, prowadziło do autokratyzacji, a to zawsze prowadzi do narażania na niebezpieczeństwo własnych obywateli, a czasami także prowadzi po prostu do wojen albo do konfliktów o charakterze zbrojnym. Więc na wszelki wypadek lepiej dmuchać na zimne, a tutaj w tym przypadku to już jest gorące, to już nie jest nawet zimne.
Ja już, Radku, oddaję Ci głos, jak pozwolisz. Ja tylko przypomnę króciutko, bo przykład Turowa jest znakomity, bo to jest rzecz oczywista. Spór tam jest o standardowe działania, które musi przeprowadzić każdy inwestor, jeżeli występują szkody środowiskowe. No nic bardziej oczywistego. I od początku nie było najmniejszych wątpliwości, co powinno zostać wykonane i kto ma w tej sprawie rację. To znaczy tutaj angażowanie jakiegokolwiek sądu, choćby rejonowego, jest stratą publicznych pieniędzy, ponieważ rzecz jest oczywista. Tu nie ma sporu prawnego, nie było żadnego sporu prawnego, mieliśmy tylko i wyłącznie spór polegający na takiej staropolskiej zasadzie nie, bo nie. Bo nie będzie Czech nam w tym momencie pluł w twarz, a Czech, jak wiadomo, to taki Niemiec. Spór był z punktu widzenia prawnego absolutnie absurdalny. Sporu nie było i nadal go nie ma. I nadal jest tak, że każdy inwestor w cywilizowanym kraju, bo to dotyczy nie tylko Europy, jeżeli przeprowadza, rozszerza kopalnię w tym momencie, jej obszar wydobycia, co powoduje skutki środowiskowe oczywiste w postaci obniżenia wód gruntowych, etc., etc., to po prostu musi wszystkich dookoła zapewnić im dostawę wody, bo to był podstawowy problem. I zresztą ten worek turoszowski, o którym pan premier mówił, to jest najlepiej, jeśli chodzi o tereny takie małych miejscowości. To jest teren, na którym mamy największą sieć wodociągową, największą sieć kanalizacyjną, dzięki temu, że tam są kopalnie i po prostu te miejscowości nie istniałyby, gdyby nie miały tej sieci i tej dostawy. To tylko taki wtręt, myśmy nieraz o Turowie tutaj mówili, ale ja przypominam, że to jest naprawdę spór, którego nie ma. Już, Radku, przepraszam. Nie ma za co, a ja pozwolę sobie zauważyć, że też wrzuciła pani trochę w dyskusję kwestię reakcji na 4 czerwca i na marsz, który no, trudno, żeby nie zrobił wrażenia. Natomiast są dwa sygnały zupełnie inne z Parlamentu Europejskiego i też inaczej będą odbierane w Polsce. Pierwszy to jest też związany na pewno z Lex Tusk, list, który szefowie największych frakcji w Parlamencie Europejskim skierowali do OBWE w związku z takim wnioskiem o tym, żeby zrobić obserwację wyborów, no bo Lex Tusk jest traktowany jako próba eliminacji niewygodnych ludzi, ale z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem zaraz się mocno rozkręci, bo Beata Szydło, była premier, uderza na Twitterze i wrzuca temat, który już w 2015 roku przyniósł dużo emocji i chyba też był jednym ze źródeł zwycięstwa. Chodzi mi o temat kar za brak przyjmowania uchodźców. To jest też takie podsumowanie trochę, może nie podsumowanie, ale na końcówce prezydencji Szwecja popiera taki pomysł, tak wskazuje Beata Szydło, i stara się odwrócić uwagę od tego, co się dzieje, jeśli chodzi o Lex Tusk i o TSUE. Jak wiemy, to Beata Szydło będzie bardziej słyszalna dzięki temu, że no PiS ma przewagę medialną ewidentną. No i też pytanie, czy to w ogóle może się jakkolwiek sprawdzić w obecnej sytuacji, bo trochę to wygląda jednak na panikę. Nie, to się nie sprawdzi w obecnej sytuacji, to znaczy wydaje mi się, że to jest jeden z tych głosów, które testują tematy, które może chwycą, żeby trochę odsunąć uwagę w tej chwili opinii publicznej od tego wszystkiego, co działo się w poprzednim tygodniu przed marszem i co teraz gdzieś tam po marszu też rezonuje, no i od nowych oczywiście wydarzeń, które gdzieś tam są w pewien sposób z tym związane. Bo kwestia uchodźców, to mogłaby być kwestia, która byłaby z jakiegoś powodu istotna, gdyby nie to, że w tej chwili to nie jest główne źródło problemów Polaków.
To znaczy są wyniki w tej chwili ostatnich badań, to są wyniki badań Eurobarometru z poniedziałku, tego ostatniego. Są wyniki badań opinii publicznej w Polsce dotyczące poparcia dla partii politycznych i okazuje się, że tamtego tematu uchodźców prawie nie ma. I to nie dlatego, że on nie jest ważny, on oczywiście może zarezonować, bo wiadomo, że dowolny temat może ta partia rozdmuchać i próbować go przedstawiać gdzieś tam w swoich mediach. Ale ja pragnę tylko podkreślić, że po pierwsze to przez ten tydzień przed marszem, a potem w trakcie marszu i zaraz po marszu, telewizja publiczna tak wiele razy się kompromitowała i to było, to szczerze mówiąc, to nawet osoby, które co do zasady oglądają telewizję publiczną i nawet nie mają dostępu do innych telewizji, powiedzmy, nawet te osoby mają jednak często dostęp do internetu. Albo ich dzieci mają dostęp do internetu i one się o marszu dowiadywały, a potem patrzyły na to, jak wygląda to w samej telewizji publicznej i trochę nie dowierzały temu, co widziały. Ja mogę panu powiedzieć, że według wyników badań dotyczących właśnie rezonowania w internecie akurat, kwestii marszu i tego, co po marszu, to mamy 220 milionów wejść na informacje dotyczące marszu. Z czego jak policzono tych wejść nie tylko z tych podstawowych baniek osób zaangażowanych w marsz, było gdzieś z jedną czwarta, to jest bardzo dużo. To oznacza, że gdzieś tam z 50 parę milionów wejść, zakładając, że to też no, przecież z zagranicy też sporo osób wchodziło i tak dalej, to powiedzmy niech to będzie 20 milionów, no my musimy dokonywać jakiejś estymacji. To były osoby, które nie były w ogóle z baniek okołomarszowych, tylko to były osoby zupełnie z zewnątrz. Więc można zakładać, że w jakiejś części to były osoby, które po prostu normalnie nie są po prostu, jakby nie popierają partii opozycyjnych, nie były zaangażowane w marsz. I szczerze mówiąc, to ja nawet wiem z takich źródeł gdzieś tam facebookowych i tak dalej. Moja bańka jest bardzo szeroka, ja pochodzę z głębokiej wsi w północno-wschodniej Polsce, więc ja mogę powiedzieć, że tam mam dosyć sporą, powiedzmy, liczbę znajomych, którzy są fanami PiSu albo partii tego typu. Oczywiście tam też Kościół katolicki ma bardzo duże wpływy i tak dalej. I nawet oni pytali mnie, o co chodzi, dlaczego, jak to w ogóle wyglądało, czy to naprawdę było 500 000 ludzi, więc jest jednak jakieś poruszenie w społeczeństwie i telewizja publiczna moim zdaniem właśnie taką siermiężną propagandą zaczyna robić sobie naprawdę krzywdę. W tym sensie może nie krzywdę, ale po prostu nie rozumie jeszcze partia rządząca, że doszła do momentu, w którym to już po prostu nie zadziała. A z całą pewnością nie zadziała na żaden nowy elektorat, ani też, co ciekawe, nie działa już mobilizująco na ten stary, dlatego że na ten betonowy elektorat, dlatego że betonowy elektorat w zasadzie to chyba zostanie zmobilizowany najlepiej tym, że to będzie dzień papieski albo coś tam przed dniem papieskim, to jest dzień wyborów. Pojadą do kościoła, później pójdą głosować. To jest w sumie coś, czym Prawo i Sprawiedliwość zagrało pewnie no, gdzieś tam w taki sposób najbardziej efektywny. Natomiast chociaż jest to oczywiście, jak wiemy, mocno nielegalne i tego się nie robi po prostu. Przed wyborami się nie zmienia w taki sposób krajobrazu wyborczego. No ale 15 października mają prawo do tego, żeby wybrać datę. Okej, niech wybierają. Natomiast nie sądzę, żeby tego typu tematy bez czegoś wokół tego rezonowały rzeczywiście tak, jak się PiS-owi wydaje. To znaczy, no musiałoby być znowu jakaś afera związana z Łukaszenką, z kolejną falą uchodźców. Natomiast to, co się dzieje już w tej chwili wokół tego, to raczej działa odwrotnie. To znaczy coraz więcej jest takich wiadomości, które pokazują, że tam giną ludzie na przykład w lasach, że przyjęliśmy przecież wielu Ukraińców, tak? To podejście do Ukraińców już teraz zaczyna się powoli zmieniać, więc to też nie jest tak jednoznacznie hura, więc no, trzeba będzie tym jakoś zarządzić. Jeżeli tym ten rząd nie zarządzi, to znowuż to może zadziałać niekorzystnie na rząd, bo może opozycja powiedzieć, nie zarządziliście tym efektywnie. Tak, my byśmy to zrobili lepiej, my mamy pomysł, żeby to zrobić lepiej, ale wszystkie ręce na pokład, bo przecież mamy wojnę. Tak? Więc tutaj się może pojawić bardzo dużo różnych kwestii, no ale rząd będzie miał zagwozdkę taką retoryczną, tak, narracyjną. To co, mamy uderzać w uchodźców? Okej, okay, ale nie wiem, znowu uderzać w Unię Europejską, przecież widać, że Unia bardzo pomogła w wielu rozmaitych kwestiach. I wspomniałam te badania Eurobarometru. Te poniedziałkowe badania pokazują, że Polacy w bardzo dużej liczbie bardzo chwalą Unię Europejską za zarządzanie przede wszystkim
kwestią właśnie bezpieczeństwa w kontekście ataku Rosji na Ukrainę. Polacy to bardzo doceniają. Mniej na przykład w ogóle doceniają kwestie związane z ochroną środowiska. Dlatego, że po pierwsze ten rząd to ustawił gdzieś tam w taki sposób też narracyjnie, że ta ochrona środowiska temu, akurat tej opcji politycznej rządzącej w Polsce nie jest szczególnie bliska, więc też spora część Polaków po prostu nie uważa tego za priorytet. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, osoby starsze, a w Polsce niestety ta linia powiedzmy dzieląca popierających PiS i niepopierających nie idzie wzdłuż, nie wiem, wieś miasto albo jakiegokolwiek innego kryterium, głównie to jest kwestia wieku. I to zresztą też się wiąże z powiedzmy kwestią katolicyzmu i tak dalej. Więc jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to te wyniki badań pokazują, że Polacy bardzo dobrze odbierają działania Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa. Więc nie ma teraz mowy, żeby rozpętać jakąś dużą akcję narracyjną, że tutaj Unia karze jakieś, nakłada jakieś kary za uchodźców, tak, to nie zadziała. To absolutnie moim zdaniem jest skazane na porażkę. Ale ja rozumiem Prawo i Sprawiedliwość, że oni wpadli w panikę i teraz kombinują, jaki temat może złapać, kto może wysłać wiadomość, co może to przynieść, tak, na czym możemy się zahaczyć. Bo przecież oni, całe ich rządzenie, to jest po pierwsze rozdawanie pieniędzy, oni nie umieją zrobić żadnej polityki. To znaczy nie umieją zmapować problemów, nie umieją na podstawie zmapowanych problemów powiedzieć, dobrze, to tu jest większa intensywność, tu mniejsza, to tym damy więcej, tym damy mniej. Oczywiście według swojego widzimisię, wiadomo, jeśli to jest partia konserwatywna, mogą bardziej chcieć wspierać rodziny niż środowiska LGBTQ+. Okej, to jest ich prawo, natomiast nie mają prawa dyskryminować tych środowisk. Co więcej, no, jeżeli już chcą zrobić jakąś politykę, to niech tę politykę robią według potrzeb, a tymczasem 500+ jest rzucane wszystkim. Ja znam osoby, które zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, dostają 500+, bo mają akurat czworo dzieci, bo sobie mogą na czworo dzieci pozwolić, więc mają jeszcze dodatkowo na manikur dwa razy w miesiącu, nie? Więc jakby jeżeli weźmiemy to sobie pod uwagę, to ta opcja rządząca nie umie zrobić żadnej takiej polityki naprawdę w rozumieniu polityk publicznych. Potrafią tylko rzucać pieniądze i jeszcze jedną rzecz, którą potrafią, to potrafią, no próbowali zrobić Polski Ład, wiemy jak to się skończyło. I potrafią jeszcze rzucać takie tematy, takie wrzutki. To robi Kaczyński, to robi Morawiecki, to robi właśnie Szydło, z różnych stron zresztą. Zawsze oczywiście w odwodzie są Legutko i Krasnodębski, którzy też potrafią takie wrzutki robić i później się tam sprawdza, czy to zadziała, czy nie, czy to troszeczkę mobilizuje ten ich elektorat taki betonowy, bo oni mają też swoich wiernych fanów w końcu z jakiegoś powodu są w Parlamencie Europejskim. I potem sprawdzają, jak to rezonuje. I na tej podstawie po prostu rozkręcają potem całą tą kampanię narracyjną. Jest to przykre, bo ja bardzo nie chcę, żeby w moim kraju rządzono w taki sposób. Nie chcę, jako politolożka też oczywiście widzę, jakie to ma negatywne i naprawdę złe konsekwencje dla społeczeństwa, dla polityk publicznych, dla w ogóle stanu demokracji w Polsce, ale niestety tak jest. I ja wiem, że to się lepiej sprzedaje, powiedzmy, rzucić pieniądze i wtedy nie trzeba... Obywatele nie muszą się zastanawiać, no dobrze, to dlaczego to zostało tak podzielone w taki, a nie inny sposób i tak dalej. A to jest naprawdę przykre. Ostatnie zdanie, bo są takie grupy na przykład w Polsce, ja tego do tej pory nie rozumiem, których nie tknęli, a właściwie negatywnie w sumie zadziałało to na partię rządzącą, bo partia się nad nimi nie pochyliła i nimi nie zajęła, to są osoby niepełnosprawne. Ja nie wiem, czy partia rządząca nie ma pomysłu, czy może z ich wyników wychodzi, że to jednak jest jakiś taki elektorat trochę za mało istotny, ale na przykład dlaczego nie robią tego partie opozycyjne, to nie rozumiem, bo osób niepełnosprawnych i ich rodzin i osób, które w jakiś sposób są dotknięte tym, jest w Polsce prawie 4 miliony. To jest bardzo duża liczba osób i nikt do tej pory nic dla nich nie zrobił i tak dalej. Ja myślę, że jeśli już mamy partię rządzącą, która kombinuje, żeby robić jakieś dziwaczne wrzutki i nie umie zrobić żadnej dobrej polityki, to może opozycja powinna spróbować właśnie z takimi tematami, które są najmniej dzielące społeczeństwo, bo my mamy problem ogromny z polaryzacją, to też żadna wielka tajemnica, chociaż Unia Europejska akurat łączy i to całe szczęście. I dlatego nie sądzę, żeby Beata Szydło odniosła jakiś wielki sukces z tą swoją narracją. Mało tego, moim zdaniem nawet betonowego elektoratu nie zmobilizuje, bo dla nich ten temat może być po prostu już nudny. Jest tyle ciekawszych tematów, że po prostu naprawdę nie jest to coś, co chwyci. Natomiast moim zdaniem coś, co po opozycyjnej stronie byłoby świetnym jakby takim
budulcem tego pojednania i pokazałoby, że ta, że opozycja, i mało tego, zjednoczona, bo oni mogą wokół tego tematu się zjednoczyć jak najlepiej, to jest zajęcie się osobami niepełnosprawnymi i pewnie też psychiatrią młodzieży, bo to jest coś, co też jest takim tematem, który gdzieś tam może łączyć. Więc ja teraz oczekuję na jakieś konkretne propozycje ze strony opozycyjnej, ponieważ wiem, że są takie tematy, których lepiej nie dotykać, a mamy 4 miesiące do wyborów, to na przykład ja, gdybym doradzała opozycji, gdybym doradzała właśnie kwestii osób niepełnosprawnych i psychiatrii dziecięcej, która notabene, to jest też wynik tego badania Eurobarometru z poniedziałku, kwestia ochrony zdrowia to jest też coś, za co Polacy, bardziej niż inni Europejczycy na przykład, doceniają Unię Europejską. I tam między innymi jest psychiatria dziecięca, onkologia, no i oczywiście wszystko, co było związane z COVID-em i po COVID-zie, tak? Więc skoro mamy społeczeństwo, które ma tyle pieczeni, można upiec na jednym ogniu, no ale nie widzę na razie, żeby opozycja się jakoś strasznie garnęła do tego, no może potrzebują jeszcze trochę czasu. Pani profesor, to ja chciałbym tylko jeszcze zakończyć takim niby pozytywnym objawem, jaki mieliśmy ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, który ogłosił orędzie w całych skowronkach i zaczął rozmawiać o pomysłach na to, jak Polska powinna koordynować swoją prezydencję, która ma nastąpić dopiero za 1,5 roku. A tymczasem, czego myślę, że jednak większość Polaków nie zauważyła albo w ogóle nie wie o tym, no toczy się już dyskusja o tym, jak pozbawić, czy w ogóle to jest możliwe, pozbawić możliwości prezydencji o wygranej PiSu. Węgierskiej. Tak, nie, no, ale, tak, ale i o Polsce o... też. Tak. Właśnie. Tak. No i chciałem, bo nikt nie widzi tego kontekstu. Myśli pani, że to jest dość istotne, bo ja oczywiście ironizuję, bo prezydent nagle wyskakuje z tematem, nie wiedząc, z kim będzie rządził, jak i czy w ogóle, nie wiem, nie będzie jakiejś formy Trybunału Stanu w stosunku do niego, więc oczywiście znam terminarz, ale no chciałbym, żeby pani powiedziała, czy to w ogóle jakkolwiek rezonuje w Unii Europejskiej. Czy no jest to też, no w jaki sposób to, czy to w ogóle się przebiło i jak można to odczytywać? Tak, panie redaktorze, zacznę od tego, że w ogóle kwestii koordynacji polityk unijnych w państwach członkowskich poświęciłam parę publikacji i połowę życia, a kwestią prezydencji pewnie z 1/4 życia i 2 duże publikacje też, ponieważ analizowałam, co się zmieniło, zwłaszcza po traktacie z Lizbony. I zacznę od tego, że to, co mówi pan prezydent Andrzej Duda, to jest duża samowolka, ponieważ mamy coś takiego, co się nazywa triem prezydencji i nasze trio prezydencji, zarówno poprzednie, jak i to kolejne, będzie z Cyprem i Danią. I teraz, jeżeli pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj wychodzi i on mówi, czego to on nie zrobi w 2025 roku podczas polskiej prezydencji, to oznacza po pierwsze, że w ogóle ma gdzieś co na to Dania i Cypr, a tak być nie powinno. Jako prezydent liczącego się państwa w Unii Europejskiej, on powinien te kwestie najpierw skonsultować z Danią i z Cyprem, tym bardziej, że to nie jest pierwszy jego wyskok, jeśli chodzi o prezydencję. Już wystąpili przecież z premierem Morawieckim, co tam, jakież to priorytety oni tutaj określają, oczywiście Ukraina i tak dalej. No, delikatnie rzecz ujmując, takie rzeczy się uzgadnia, od tego zacznijmy. Po drugie, ma pan absolutną rację, że nie tylko dyskutuje się o tym, żeby Węgry na przykład nie sprawowały prezydencji, ale też dyskutuje się, i to nie dlatego, że sobie wymyśliły instytucje europejskie, że tutaj jak wygra PiS, to teraz my ich tam czegoś pozbawimy, tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość wysyła bardzo wyraźne sygnały, że zarówno to, co zamierzają zrobić po wyborach w kontekście krajowym, jak i te europejskie, powiedzmy, kwestie, czyli niewykonywanie wyroków i tak dalej. To zresztą, co pan, do czego pan Marcin Celiński też nawiązał, czyli niestosowanie po prostu, czy nieuznawanie wartości europejskich, to jest coś, co nas wyklucza ze wspólnoty europejskiej, tym bardziej wyklucza nas ze współdecydowania o tym, w którym kierunku ona ma iść. To jest chyba bardziej niż oczywiste. Poza tym pamiętajmy, my o tym czasami zapominamy jeszcze, że wobec nas jest to prawda zawieszona chwilowo, nikt się tym nie interesuje, ale to może wrócić, procedura z artykułu 7, podobnie jak zresztą wobec Węgier, tak? To jest taka procedura, która może w każdej chwili wrócić. Natomiast pan mnie pyta, czy to rezonuje. Tak, to znaczy to nie jest coś, czym się ekscytuje, nie wiem, polskie społeczeństwo albo społeczeństwa państw europejskich. Natomiast to jest
bardzo istotna kwestia, która może w którymś momencie się po prostu pojawić. Mało tego, ona się może pojawić w momencie wybranym przez którąś, powiedzmy, ze stron. To znaczy, to mogą być instytucje europejskie, które w którymś tam momencie powiedzą, słuchajcie, nie ma mowy o tym, żebyście sprawowali prezydencję. Pytanie, kiedy to może zostać podniesione. Albo może to zostać wykorzystane przez opozycję, albo no, może to być eksploatowane, tak jak teraz, przez opcję rządzącą. Myślę, że opcja rządząca, czy prezydent Andrzej Duda, ponieważ chyba PiS nie jest przeszczęśliwy z tego tytułu, że prezydent Duda zaproponował modyfikację Lex Tusk, więc chyba on teraz musi być jednym z tych, którzy tam robią te wrzutki klasyczne, żeby zobaczyć, co na to społeczeństwo i czym to się skończy i co będzie dalej. I jedną z tych wrzutek jest właśnie to orędzie. Przecież pamiętajmy, to jest chyba trzecie w ciągu tam, nie wiem, paru dni czy tygodnia, nie wiem, no bo jedno było dotyczyło właśnie tych kwestii chyba Lex Tusk, no nieważne, on w każdym razie co chwilę coś tłumaczy, więc, a najczęściej siebie i swoje jakieś tam decyzje, które są niezrozumiałe. I umówmy się, że za każdym tłumaczeniem rozumiemy coraz mniej. Oczywiście, dokładnie tak. Więc te kwestie koordynacji, przede wszystkim pan prezydent mówił o tym, że ma zamiar stworzyć coś, czy zainicjować coś, co już jest. Tylko super byłoby, gdyby Prawo i Sprawiedliwość się tego po prostu trzymało, gdyby przestrzegało prawa, które w Polsce już obowiązuje. Ponieważ tego nie robi, to teraz pan prezydent wyskakuje z, przepraszam za kolokwializm, to trochę tak to wyglądało, jak Filip Skonopi z nowym pomysłem, który dotyczy współpracy między rządem. Przecież ustawy dotyczące koordynacji polityk unijnych w Polsce, one już są. Wystarczy ich tylko przestrzegać, wystarczy współpracować. Problemem jest to, że to się po prostu nie dzieje. Dlaczego? Ponieważ polityka europejska w całości została podporządkowana permanentnej kampanii wyborczej oraz permanentnej walce między Zbigniewem Ziobrą, który tak naprawdę decyduje o tym, jaka ta polityka europejska jest, jaka jest polska polityka zagraniczna, a premierem Morawieckim, a Jarosławem Kaczyńskim. I tak naprawdę walka o stołki, walka o miejsca na listach wyborczych, to jest coś, czemu jest podporządkowana polska polityka europejska. Więc to, co robi pan prezydent, to jest nie tylko niezrozumiałe, ale jest po prostu skrajnie niepotrzebne. Co więcej, taka samowolka, jak gdybym była na przykład, nie wiem, dyplomatycznym reprezentantem Cypru albo Danii w Polsce, albo na przykład, nie wiem, osobą, jakimś ministrem odpowiedzialnym za kwestie europejskie, to już bym prosiła Polskę o wyjaśnienia w tej kwestii, bo szczerze mówiąc, no to takich rzeczy się po prostu nie robi. Tak? To, że Polska się samowolnie odwołuje kimś tam, a to liderem w regionie w kontekście ukraińskim, a to właśnie teraz Polska będzie, to kiedyś Jarosław Kaczyński obwołał Polskę krajem, który stworzy nowe traktaty europejskie. Tak? Nie wiem, czy panowie to pamiętają, ale przecież Jarosław Kaczyński miał pomysł, żeby napisać nowy traktat europejski. On tam miał usiąść i napisać nawet coś. Miał usiąść i napisać, dokładnie, no i to się nie zadziało. Nie rozumiem zupełnie dlaczego, bo do tej pory już mógł go przeprocedować, on by już mógł się przecież wejść w życie, prawda? No jakoś to nie zadziałało, jak widać, więc no chyba ten imposybilizm nie jest tak całkiem obcy tej opcji rządzącej, więc myślę, że nie wszystko jednak mogą. Także jeśli mnie panowie pytają, czy to jakoś straszliwie rezonuje, nie. Ale to może mieć negatywne konsekwencje, jeśli chodzi właśnie o współpracę w ramach trio prezydencji. Po drugie, to między ustami a brzegiem puchary jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu i bardzo dużo się może wydarzyć. Nade wszystko wybory w Polsce, które mogą, że tak powiem, włożyć w ogóle między bajki to wszystko, o czym w tej chwili mówi prezydent. Ja myślę, że on po prostu chciał pokazać, jaki strasznie jest proeuropejski, że to, co on mówił o wyimaginowanej wspólnocie, tak, to był tylko taki żarcik na potrzeby dożywek tam jakiś. I że już mu przeszło. No ale my wiemy, że po pierwsze to, żeby uwierzyć w czyjeś słowa, może powinniśmy uważać tę osobę za wiarygodną, tak, przynajmniej ja tak mam, nie wiem, jak mają państwo, no a pan prezydent wiarygodny nie jest, w związku z czym, no właśnie, w związku z czym, jeżeli pan prezydent wychodzi i coś takiego mówi, to może ja niekoniecznie muszę mu uwierzyć i szczerze mówiąc w tej kwestii niekoniecznie wierzę, a druga sprawa jest taka, że on po prostu robi rzeczy, które są skrajnie niepotrzebne i jako politolożka i europejska mogę powiedzieć, jest to bez sensu i w zasadzie no, jest to robione tylko po to, żeby wyjść i coś powiedzieć, tak, i pokazać, że pan prezydent to jest proeuropejski. Ale tak jak mówię, nie wiem, co to miało zdziałać też. Czy to miało. No, oni no właśnie, pani profesor. Sprawiedliwości, że oni są proeuropejscy też, ich elektorat też. Więc może chodzi o to, żeby ten elektorat z jednej strony w ten sposób ugłaskać, z drugiej strony i jakby odciągnąć też od takiego
pomysłu, żeby może żeby ten elektorat uwierzył, że ta partia jest antyeuropejska, więc może lepiej na nią nie głosować, bo jeszcze coś głupiego zrobią tak po wybraniu ich ponownie. Pani profesor, a to właśnie czy to tylko, bo faktycznie jak się słucha pana prezydenta, to on najczęściej długo mówi, po wyciśnięciu niewiele z tego wynika. No, oczywiście wiara w to, że tam istnieje w tej chwili w PiS-ie jakiś, czy w Zjednoczonej Prawicy, jakbyśmy nie nazwali, jakiś skoordynowany ośrodek przekazów, to mam wrażenie, że to chyba już przeszłość i oczywiście jest grupa reagująca grzecznie na SMS-y, czytamy treści tych SMS-ów na Twitterze najczęściej, bo oni mają tak, mało inwencji mają, żeby jakoś tam trochę zróżnicować te treści. No ale ja sobie rysuję ten obraz w ten sposób. W zasadzie tego samego dnia mamy bardzo ostre, antyeuropejskie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. To by wskazywało, że próbuje Mateusz Morawiecki jakoś neutralizować tą inność Solidarnej Polski, taką zdecydowaną, suwerennej, przepraszam, bo oni z Solidarnej już się, następni wybili się na niepodległość i a mają to pan suwerenną. Sugeruje, że on zbiera Ziobrę w ten sposób? Nie, ja sugeruję, nie że on chce pokazać, że on chce pokazać, że nie tylko Ziobro jest twardzielem w tej sprawie. Okay. Więc pan premier Morawiecki też się pokazuje jako twardziel w walce o nasze suwerenne interesy. A z drugiej strony no, wyskakuje faktycznie jak Filip z Konopi, pan prezydent, który raptem wygłasza jakiś plan, jak to on się cieszył przy referendum europejskim i jak on kocha tę Unię Europejską. No, układa się to w pewien obraz, może nie całkiem skoordynowanej, ale jednak gry, gdzie pan prezydent zwraca się do tych wyborców Zjednoczonej Prawicy, którzy baliby się ziobrowego podejścia do Unii Europejskiej. A z drugiej strony, no ten projekt, o którym pani wspomniała, przesuwający te kompetencje, wprowadzający kontrasygnatę prezydencką do kolejnych kompetencji, on tak umiarkowanie pasuje do tej konstrukcji, gdzie my jednak jesteśmy zgodnie z konstytucją parlamentarno-gabinetowi i tutaj odmawianie premierowi, no to premier jest jednak pierwszym przedstawicielem. Tu jest jakaś próba zmiany, być może pod kątem tego, że to środowisko zdaje sobie sprawę, że premier nie zawsze będzie pod telefonem z Nowogrodzkiej, a być może też chodzi o to, żeby pan prezydent choćby na koniec kadencji poczuł się trochę lepiej, no bo on tak naprawdę do tej pory nie miał okazji poczuć się dobrze. Ale ja nie bronię panu prezydentowi się czuć dobrze. Panie prezydencie, śmiało. Tylko ja myślę, że to jest, że w tym może być niestety dla Polski jeszcze głębszy plan takiego no, przesunięcia uprawnień w kierunku prezydenta, żeby potem prezydent mógł napsuć krwi nowemu rządowi, jeżeli PiS przegra i przyjdzie po prostu dojdzie do władzy opozycja. Chodzi o to, żeby pokazać, że oni nie dają sobie rady, że nie potrafią przekonać prezydenta, bo ten prezydent nie ma już czego szukać oczywiście, ani w międzynarodowych instytucjach szanujących się, tak, na żadnych szanowanych stanowiskach czy gdzieś tam eksponowanych, chyba że on liczy na rzutem na taśmę po wyborach, on po prostu będzie już bardzo, bardzo grzeczny i wtedy, ale to nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał w to uwierzyć, więc on jest moim zdaniem spisany na straty pod tym względem. Czyli w zasadzie jedyne, co on może zrobić, to może iść dalej na pasku Nowogrodzkiej i psuć krew tej nowej opcji, jeśli wygra. To znaczy po prostu nie podpisywać ustaw, wysyłać je do, nie wiem, szczerze mówiąc, to do Trybunału to już raczej nie będzie wysyłał, bo ten Trybunał oczywiście nadaje się tylko i wyłącznie w tej chwili do całkowitej reformy. Natomiast on może rzeczywiście po prostu nie chcieć podpisywać tych ustaw, może próbować stosować jakieś dziwaczne triki i tak dalej. To będzie oczywiście robione na polityczne zamówienie Jarosława Kaczyńskiego. Pytanie, czy to się uda, czy nie, ale moim zdaniem pan prezydent nie ma takich cech osobistych, które by predysponowały go do wzniesienia się ponad zależność od Jarosława Kaczyńskiego, czy uniezależnienia się, o tak, czy też jakiejś
jasnej, klarownej, mądrej koncepcji tego, co on może robić po zakończeniu tej swojej kadencji. Więc wydaje mi się, że to raczej chyba o to chodzi, ale niezależnie od tego, o co, i on chciał to połączyć oczywiście z tą proeuropejską retoryką i tak dalej, ale niezależnie od tego, co pan prezydent sobie wymyślił w tej chwili, tak naprawdę wszystko zależy od Zbigniewa Ziobry, więc w ogóle o czym rozmawiamy? Szczerze, naprawdę, bo nawet jeżeli dzisiaj Jarosławowi Kaczyńskiemu się wydaje, że on sobie Ziobrę tam będzie teraz próbował podporządkować, to mimo wszystko to jemu się tylko wydaje. On wie doskonale, że Ziobro jest mu potrzebny z różnych powodów, ale też, że może mu zaszkodzić i to dosyć ostro, więc mimo iż my tego Ziobry w tej chwili nie widzimy, on ciągle ma dosyć istotne znaczenie. Dlatego też no albo Jarosław Kaczyński będzie miał jakiś konkretny plan na Ziobrę, nie wiem, naobiecuje mu nie wiadomo czego i on się trochę uspokoi, albo rzeczywiście będzie tak, że teraz Unia Europejska będzie tymi swoimi konsekwentnymi działaniami, będzie nakładała kary na Polskę, będzie też przekonywała o tym, że jednak no, tylko wybierając opozycję jest szansa na to, żeby coś ugrać, nie tylko w tych kwestiach, o których my tu dzisiaj mówimy, ale też w kwestiach bezpieczeństwa. Bo pamiętajmy, że to, co się stanie w Polsce i to, jak kto wygra wybory i tak dalej, zależy niestety nie tylko od woli polskiego społeczeństwa, zależy też od tej całej narracji i tak dalej, tutaj walki wyborczej u nas, ale to zależy też od okoliczności zewnętrznych, czyli od tego, co się stanie na froncie ukraińskim, czyli od tego, co się stanie, czyli jak Stany Zjednoczone będą wspierały mniej bardziej Ukrainę, bo z jednej strony słyszymy, że tylko wygrana wojna może zapobiec tak naprawdę interwencji czy wejściu Rosji do NATO, to właśnie Mike Pence powiedział, więc to są bardzo ostre słowa, to jest coś bardzo konkretnego i moim zdaniem nie wolno przejść obok tych słów obojętnie, a z drugiej strony jest tak, że Stany Zjednoczone mają tyle własnych problemów, że mogą chcieć, żeby po prostu doszło do jakiegoś pokoju, wszystko jedno, co ten pokój oznacza, jak będzie ten pokój wyglądał. No może nie wszystko jedno, ale no, rozumiemy, że nie będzie chodziło o wygraną, pełną wygraną Ukrainy włącznie z odbiciem Krymu, bo to może być bardzo trudne albo wręcz niewykonalne. Natomiast to wszystko, plus kwestia oczywiście Turcji, która jest ciągle niepewna i niejasna, i Węgier, które też są wcale nie spieszą się, żeby podpisywać wszystkie kolejne pomysły dotyczące sankcji na Rosję. Więc już nie mówiąc o tym, że w tej chwili ten rząd przecież z Węgrami dokonał niesamowitego dealu dotyczącego polskiego, no dotyczącego Orlenu, tak, Lotosu i tak dalej, to jest w ogóle na odrębną, pewnie na odrębne śledztwo, takie bardzo konkretne, ale to jest inna sprawa. No więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze wiele się może wydarzyć i Unia Europejska, jakby Polska w tej chwili zyskuje właśnie tym, że ten rząd na pewno próbuje jednak tę kwestię ukraińską jakoś, czy tą kwestią ukraińską zarządzać, nawet jeżeli robi to nieudolnie, no bo kwestia tej rakiety i tak dalej, to jednak przekonuje, że Rosja jest ogromnym zagrożeniem i to robi w miarę efektywnie. Myślę, że gdyby to była polska opozycja zamiast tego rządu, robiłaby to dokładnie tak samo efektywnie albo bardziej efektywnie, natomiast tym bardziej, że wiarygodnie. Natomiast no okej, okay, mamy taki rząd, a nie inny i to, co mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, to to, że budują jakieś koalicje, próbują przekonywać, żeby rzeczywiście Ukraina była wspierana. Co robią jakby, bo to jest jedna część, ale co robią w drugiej części, czyli w jaki sposób wspierają Rosję na przykład ciągłym importem jakichś tam surowców i rozmaitymi właśnie ukrywaniem pewnych kwestii, których ten rząd ukrywać nie powinien i tym, jak na przykład z jednej strony Błaszczak mówi o przeznaczaniu 4% PKB na obronność, a z drugiej strony kłóci się z generałami w kwestii tej rakiety pod Bydgoszczą. Dla mnie to jest absolutnie no, niedopuszczalne, żeby polski minister obrony coś takiego robił, ale powiedzmy, że ta władza już chyba niewieloma rzeczami może mnie zaskoczyć. Natomiast naprawdę uczciwie mówiąc, to jeszcze od tego, w którym kierunku to wszystko pójdzie, dużo będzie zależało też w kontekście polskich wyborów. Poza tym pamiętajmy, że takie wyskoki jak Lex Tusk i tak dalej, Unia Europejska działa dosyć szybko i efektywnie jak na razie, w tym sensie, że nie wyraża tylko głębokiego zaniepokojenia, ale pamiętajmy też, że są Stany Zjednoczone, którym też zależy na tym, żeby Polska była względnie przewidywalna, a ten rząd potrafi położyć na szali polskie bezpieczeństwo, żeby dodać sobie jakieś 2 punkty procentowe powiedzmy do twardego elektoratu. To jest niedopuszczalne i Stany Zjednoczone rozumieją, że to jest, że tak się po prostu nie robi, tak? I że nie mogą wspierać kraju, który robi coś takiego i który no, w tym duchu jakby może poświęcić także długoletnie starania Stanów Zjednoczonych jednak o to, żeby jakoś utrzymywać te
czyli po Trumpie tak naprawdę, żeby jakoś odbudować, utrzymywać te relacje i z Unią Europejską, no a teraz sobie jakoś poradzić z agresją Rosji na Ukrainę. No i pamiętajmy, że jeszcze jest ciągle Azja, czyli są Chiny, jest Tajwan, tam tych problemów się naprawdę spiętrzyło dosyć dużo. I teraz jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie pokazywało, że jest absolutnie w stanie poświęcić bezpieczeństwo, dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, dobre relacje z innymi sojusznikami w Unii Europejskiej, na rzecz walki wyborczej tutaj wewnątrz i jakichś niesnasek między Ziobrą i premierem Morawieckim albo jakiejś idei fix Jarosława Kaczyńskiego, to naprawdę nie wróżę rewelacji, jeśli chodzi o reakcję Stanów Zjednoczonych, powiedzmy, czy jakieś tam bezwarunkowe wsparcie. No na razie je mamy i całe szczęście, natomiast naprawdę Prawo i Sprawiedliwość musi się dobrze zastanowić nad tym, jak te kwestie rozgrywać, bo to jest kładzenie na szali polskiego bezpieczeństwa. Pani profesor, no cóż, bardzo dziękujemy za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Chyba z niej wniosek jest tylko jeden. No, jeżeli chcemy być suwerenni, to musimy coś zmienić, jeśli chodzi o władzę. Naszą gościnią była pani profesor Renata Minkowska-Norkiene. Bardzo dziękujemy, że znalazła pani czas i miłego weekendu. Dziękuję bardzo, dziękuję i naprawdę wielki podziw, bo robią panowie świetną robotę. Dziękujemy pięknie, do zobaczenia, dziękuję. Do następnego razu. Do widzenia. Reset Obywatelski.